Wybaczcie, kochani, Pata? Mata. Mata. Przepraszam cię, Mata. Naprawdę, wiem, że jesteś sławniejszy już niż McDonald's. Dlaczego na przykład teraz jest taki wysyp, tak, w Stanach, w tym LA, wszystkie te osoby znane, bardzo bogate, sławne, wracają i jest największy hype teraz na ten mental, o tym, że przyjaźń, że rodzina, że środowisko, że zero waste, tak? Żeby zacząć dbać o to środowisko, bo za chwilę nas po prostu zaleje, albo zmyje, albo wypali. I że te znane osoby złapały się na tym, myślę, że to jest i tam, ale to jest też tutaj, że one są na końcu bardzo samotne, bardzo nieszczęśliwe. I jadą w tych super furach, ale są smutne. Te modelki w tych super czasopismach, ubrane w przepiękne rzeczy, kosztujące zyliard, wiesz, tak, że im się na karcie nie mieści, no są smutne. Są smutne. Ale wiesz, mówisz magia. Diabeł ubiera się inaczej. Adwokat diabła, pewnie oglądałaś. Oczywiście. No to jest idealny przykład, tak? No ten blir, to wielkie mieszkanie, wiesz, te kolory, ta kasa, ta władza. I na końcu się okazuje, że kurczę, było fajnie, jak byłaś w tym małym miasteczku z tą żoną, w tej jednej sukience. I jest taki moment, kiedy tak czujesz, że tą duszę sprzedajesz za te, wiesz, za to Ferrari, nie? I to jest chyba taki moment, żeby czuć jakby, że nie, miałam że nie Ferrari, sprzedajesz. Wybacz mi, ale... Jak ty żyjesz, Jola? Ja nie jak wiem. Można nie mieć nie Ferrari? Wiem, nie miałam też willi. Moim Ferrari rzeczywiście jest to, jak upoluję nie, świetną Jola, sukienkę. Kończymy. Ona nie ma Ferrari. Wiesz co... Jak wy mi dobieracie tych ludzi? Ja w ogóle montuję się z tego. Wiesz co... Moją zobacz, obsesją. W każdym filmie moją jest obsesją, pokazanie, że na końcu tej sławy i tak dalej, no, i tak dalej, zostajesz sam. Obywatel Kane Orsona Wellesa, czyli umiera potentat prasowy, który na końcu umierając mówi różyczka i nikt nie wie, o co chodzi, dopóki jakby cały film nie wyjaśnia, że podstawową i nadrzędną rzeczą w twoim życiu jest miłość, bo on akurat umierając wraca do dzieciństwa, gdzie jego matka puszcza go sankami ze śniegu i te sanki się przewracają w śniegu i jest tam różyczka, czyli on sobie wspomina swoje najpiękniejsze czasy, czyli dzieciństwo. A to dlaczego pomimo tylu filmów, tylu manifestów o to, tak, tylu świadectw, my ciągle jakby nadrzędną rzeczą jest ta sława i ta kasa? Że ta pycha, wiesz, te nasze, każdy ma to w sobie, prawda? No, chciałabym ci na to odpowiedzieć, ale przysięgam ci, to jest tak, że są pewne niezbędne myślisz, rzeczy. Czy da się walczyć z tym naszym ego, które w każdym z nas jest? Ego? No. Które jest dobrym. Jeśli ty wsadzisz to ego i zrobisz z tego silnik do tego, żeby zrobić to, o czym marzysz, a nie zrobisz z tego po prostu latawiec, który ma cię ciągnąć do tej pustej sławy, to jest okej, okay, tak? Ale żeby jakby cały czas Ale przypominać cały czas o tych o sankach. Rzeczy. My cały czas rozmawiamy o tym, że są różne narzędzia, które powodują, że ty dorastasz do momentu, w którym możesz mieć swoje poglądy. O tak bym to podsumowała. Czyli masz to swoje drzewo, masz te swoje marzenia, masz te przeciwności, masz ludzi, którzy cię kształtują, masz rodziców, masz autorytety, masz ludzi, którzy nagrywają twoją płytę, twardy dysk i tam ci mówią, co jest potrzebne, co jest mądre, co jest ważne, co jest niezbędne, stereotypy, schematy, słowa, które potem po prostu ci grają jak płyta, grają i ty odtwarzasz tą płytę i de facto realizujesz marzenia nie swoje, tylko tak naprawdę pokoleń, które cię wychowywały. I myślę, że dochodzimy do takiego momentu, że czasy, które nas w tym momencie wychowują, bo tak bym to nazwała, popandemiczne, pokazały, bo ty się zapytałeś, jak to się stało, że ci ludzie tam idą teraz w kierunku New Age'u. Oni wszyscy zostali w domach. My wszyscy zostaliśmy w domach sami przed lustrem. I ta płyta, chcąc nie chcąc, grając ci cały czas tą samą melodię, po prostu ci się znudziła, moim zdaniem. Wiesz, że nagle usłyszałeś, że w ogóle to jest muzyka. Nagle usłyszałeś, że to jest płyta. Nagle usłyszałeś, że to jest dźwięk. Bo się zatrzymałeś. A potem nagle usłyszałeś słowa, które tam są nagrane, bo to są twoje myśli. I mówisz, twoje myśli kształtują twój byt. Myśl jest materią. Wszyscy to wiemy. I myślę, teraz, więc jestem i znikł. Moim zdaniem zatrzymała się taka prawda ostateczna, czyli wszyscy zostaliśmy w pokoju,
wyciszonym, wygłuszonym, z tym głośnikiem tutaj w głowie, sami w tych domach, no bo ile już, jak się już naoglądaliśmy Netflixa, jak już wszystkie seriale poszły, już tam najedliśmy się, wyremontowaliśmy domy, już chodziliśmy w dresach, potem zaczęliśmy chodzić znowu w sukienkach, potem generalnie życie nie znosi pustki. Dotarło do nas, bo sam wiesz, że mówić to nie znaczy wiedzieć, co mówisz. Słyszeć to nie znaczy, że słyszysz to, co chcesz usłyszeć, czy to, co powinieneś, masz usłyszeć, tak? Czy być słuchanym to znaczy, że ty jesteś wysłuchany, też nie wiemy, tak? O tym jest cała historia, że my się nie skupialiśmy ani na swoich potrzebach, ani na potrzebach swoich bliskich. Czyli nie słuchamy się. Nie słuchaliśmy siebie. Słyszymy się, ale nie, się nie słuchamy. Tak, więc jeśli się nie słyszysz i nie słuchasz osoby, która jest ci najbliższa, to jak masz przejść rewolucję? Jak masz zrozumieć, co jest dalej? Do czegoś zmierzasz? Gdzie chcesz iść dalej? I nagle, bum, padło. Jest po prostu wygłuszony pokój, zostajesz sam ze sobą 24 godziny na dobę i moim zdaniem te naleciałości, te nagrane płyty zostały uruchomione i one dostały, bo ja na przykład miałam tak, że chodząc po sklepach... A to był katalizator, wielu ludzi się rozstało, ale wiele ludzi się pokochało na nowo, nie? Zmieniło życie. Wszyscy wiemy, że to są czasy... Więc moim zdaniem tam doszło do nas wszystkich, że i tak zmierzasz do jednej strefy, do strefy komfortu, gdzie chcesz, żeby właśnie mieć swoje opinie, mieć prawo do swoich opinii. Chcesz być mile traktowany, chcesz traktować innych miło. Komercjalizacja twoich poglądów jest tak zaawansowana, że sam się w niej zgubiłeś. I myślę, że to jest ten moment, że po prostu nawet... Czy co, ludzie się sami siebie przestali słuchać? Sami się z siebie przestraszyli też, moim zdaniem, wiesz? Że gdzieś tam, nawet jeżeli usłyszysz prawdę ostateczną o sobie, tu w środku, gdzieś tam to ego, jak to mówisz, mówi ci, że masz prawo, czy masz prawo. Czy boimy się ciszy? Wielu osób się boi. Wiele osób się boi. Bo cisza pokazuje ci dokładnie, co masz w głowie. Zobacz, jest taka metoda, zatrzymaj, nie myśl, przez minutę. Da się? Przez minutę. To jest jedna z większych terapii i jedna z większych medytacji. Nie wydajesz z siebie dźwięki, pochłaniasz kolejny dźwięk, wydajesz z siebie kolejny dźwięk. Nie, zostań w ciszy przez minutę. Uwierz mi się to udaje tylko w wannie w wodzie. Bo woda jest katalizatorem i wycisza ci totalnie z zewnątrz i wewnątrz. I to jest na przykład w ogóle bardzo, bardzo trudne, dlatego że my skonstruowani jesteśmy z tego, że mamy natłok myśli, my mamy nadprodukcję myśli, my mamy nadprodukcję obrazów, dźwięków, impulsów, jesteśmy przebodźcowani. Więc szukanie w przebodźcowanym świecie ciszy, no to jest po prostu rewolucja. No i widzisz, to jest jakby... zarzutem wielu ludzi, jak ściągali sobie już skrypta, jest tak, ale tam nikogo nie ma. I to jest super. I ja mówię, słuchajcie, ale dokładnie możesz, o to chodzi. Bo tam nie ma być 2000 ludzi, nie. Tam ma być tylko przyjaciele i rodzina. To jest twój azyl. Jeżeli azylem będzie poszukiwanie prawdy, ciszy, miłości, bycia i dobrym prawdziwych ludzi, i prawdziwych ludzi, to ci ludzie tam będą trafiać. A wiesz, to jest dopiero... Moja żona miała WhatsAppa. No i ja mówię tak. Kochanie, no, ja nie mam od 2 lat, chyba już od 3. I on mówi tak, no Paweł, ale jak ja mam skasować tego WhatsAppa, tam są wszystkie matki, te grupy, wiesz jak jest, nie? Ja patrzę tam, wiesz, przez 2 godziny. Bardzo mało mam WhatsAppa, ale tak. Ja patrzę, a tam jest, wiesz, 160 wiadomości. Ja mówię, jak ty to odbierasz? Kiedy ty im odpisujesz? I to takie, wiesz, wiadomości o niczym, że tam ten skarpetki, wiesz, tak, taka tak, dyskusja tak, o tak, niczym tak, po tak, prostu. Grupy. Taki kradzież czasu, nie? Tak. I tam kłócą się ci ludzie i tak dalej. I ona mówi, wiesz co, zrobimy taki myk. Ja skasuję tego WhatsAppa. Ja mówię, no ale nie boisz się, że wiesz, nie będziesz miała kontaktu z tymi matkami. Ja mówię, ona mówi tak, słuchaj, no te co chcą fajne, to ja mam z nimi kontakt, no one są na skrypcie, a te co resztę, to ja w ogóle nie chcę mieć z nimi kontaktu. No i skasowała. Dzień pierwszy. Ja mówię, no i jak? I Paweł, ja mam 3 godziny dziennie więcej czasu, jest taka cisza, mi po prostu dzwoni, ale wiesz, pojawiało się tak, masz te 160 wiadomości, nie odpisujesz, no to zaczyna stres, być hejt. Że i... ktoś pomyśli, no że tak, go dlaczego lekceważysz. Ty nie odpisujesz? Tak. No bo nikt nie wie, ile ty masz tych wiadomości. Tak. Każdemu się wydaje, że to jemu nie odpisałaś, tak? Tak. No nie jesteś w stanie, tak. no weź to zrób, nie? Więc ta cisza i po prostu trzeba wyjść i skasować ten pokój, żeby nie dawać tego wektora do tego. I wszyscy ci, którzy to zrobili, potem był taki boom, mamy ponad 350 tysięcy już teraz, już skrypt z Chan, chyba, tak. Nie wiem jak to się odmienia.
użytkowników. No właśnie nie, tylko właśnie przyjaciół, właśnie nie, przyjaciół. No. A to też jest piękne zdanie, bo zobacz, no nie, nie jest to użytkownik, nie? Bo nie możesz być używany. To kto to jest? No właśnie, jesteś po prostu zespołem, częścią teamu. Jesteś częścią teamu, zespołem, bo jeżeli mówisz o sobie użytkownik, to znaczy, że jesteś używany. Tak. Słowo niesie też swoją wartość. Ale oczywiście, no. Wiesz, dlatego tak ciężko jest, ale wiesz, to też jest najfajniejsze w tym projekcie. O, wiesz, nie ma 1000 osób, nikt tego nie używa. Ja wiem, może ty tego nie używasz, a nie nikt. Ale zapytaj się, dlaczego jeszcze nie używasz? I dlaczego nie wiesz? Dlatego wiesz, my chcemy być tą marką niszową, ale nie marką technologiczną, tylko marką mentalną, gdzie te ciuchy, Messenger, taki, siaki, tak? Wideo, live. Ludzie się pytają, czym to jest ten live? No ta Doda jest na tym live i robi te warsztaty, tak? To jest taka zdecentralizowana telewizja, gdzie to ty będziesz tworzyć content, ale content, który będzie mnie wzmacniał. Jak ja teraz, ty byś zaczęła streamować na YouScript Live'ie, a ja jestem młodym marzycielem, projektantem i właśnie wchodzę na to drzewo, mając, wiesz, 17 lat, to wyobraź sobie, że ty dostajesz taki guideline jako młody człowiek, młoda osoba, gdzie ty jak przejść przez to życie, żeby dojść do tej szafy, w której ty teraz jesteś. I teraz jak ty masz piękny bagaż doświadczeń, 25 lat po prostu, wiesz, widziałeś wszystko, te wszystkie dużo. Obrazy i tak wszystko, dalej. No nie, no dużo, proszę cię, daj mi szansę. Daj mi jeszcze szansę zobaczyć tak bardzo mój dużo. Błąd, mój błąd, bo to jest cudowne, móc widzieć po prostu cały czas nowe rzeczy, nowe, być świadomym tego, co widziałaś. Widziałaś ale wiele, jedno... przepraszam. Absolutnie. Super, nie, super, super. I teraz ja się śmieję, bo ja to mógłbym, piękne... Ja mógłbym dostać od ciebie taki handicap, gdzie mógłbym oglądać te, wiesz, te twoje po prostu dokonania, te twoje rady, porady dla ludzi, którzy po prostu mogliby być sobą. Nie kopiować ciebie, tak? Tylko odnajdywać siebie. Czyli moda według Joli Czai nie musi być dla wszystkich. Ale każdy może sobie zrobić swoją jakąś taką, powiedzmy, markę mentalną, tak? Że ubieram się w miłość. Jolę, tak? Ubieram się to w miłość. Znaczy ubieram się w Jolę, tak? Mhm. W twoim przypadku w miłość. Inny projektant będzie totalnie inny. Czy wiesz, i teraz, i ludzie, no ale to jest to samo na Instagramie. No kompletnie nie jest na Instagramie, tak? No to są kompletnie różne rzeczy, bo inaczej moglibyś do tego, że no Bodega Veneta jest to samo, co jest Louis Vuitton. No w tym przeniesiesz kilo ziemniaków, no tak? No, a nie jest, no jak nie jest, no przyniosę kilo ziemniaków, więc to wszystko można tak spłycić, jak ktoś mówi, że YouScript to jest Signal, no to Trabant to jest Ferrari, a Bodega Veneta to jest Louis Vuitton, no przecież też tu i tu można przynieść torbę ziemniaków. Jak spłyciliśmy to wszystko i jak ludzie nie potrafią o tym rozmawiać, tak? Myślę, ja kocham Bodegę, albo kocham Louis Vuitton, albo kocham dowolną inną markę, to ja powinienem zrozumieć to. Ja uwielbiam, jak Karolina opowiada o tych markach, jak ta torebka została stworzona, bo ten i tamten. I ona po prostu, słuchaj, może pół godziny, dopóki ja mówię, Karolina, ja już nie dam rady, to ona może pół godziny o tej torebce. Jak ona powstała? Dlaczego? Kto ją zrobił? Z pasji. Tak, i ona tam, wiesz, po prostu jedzie w tym. A potem pytam inne koleżanki, dlaczego one noszą tą torebkę. Ja widzę dlatego, bo inni noszą. Co też nie jest złe, ale jacy inni? Wiesz, jacy inni? I to znowu też jest piękne, że ludzie mogą nosić bardzo różne torebki, tylko niech to coś znaczy. Ten nosi taką torebkę, bo wyrzuca śmieci do, wiesz, ten nosi taką, bo po kimś wyrzuca śmieci, albo podnosi tą rzecz, ten nosi taką, bo przytula, ten nosi taką, bo, wiesz, żeby było to bo, ale żeby rzeczywiście potem to było, a nie, że ludzie to mówią, a potem nic z tym nie robią, tak? I zobacz, wszyscy dbają o środowisko, no wszyscy. No, kolokwializm. No wszyscy, nie no, my za eko, nie no, oczywiście. I teraz... Będzie 50 konferencji, przyjeżdżają ci ludzie w garniturach, pierdolą po prostu o tych historiach i mówią, no odejdziemy od węgla za 50 lat. Ja myślę, że my nie doczekamy, tak? Nie. Co my dzisiaj możemy zmienić? My, tak? Jak ja mogę mniej to środowisko uciemiężnić, tak? Jak ja mogę mniej kupować, mniej konsumować, mniej przeżerać? Jak ja mogę być lepszym człowiekiem? I miliard takich nas spowoduje to lepszy świat, a nie, że jakaś konferencja. Fale. Tak. I jakiś naród, czy Unia Europejska, czy ktowolwiek na świecie da nam jakąś regulację. Jak my w sobie tej regulacji nie przejdziemy mentalnie, to nikt za nas tej regulacji nie przejdzie, bo zawsze jesteśmy w stanie ominąć system, jak chcemy. My musimy chcieć, nie? I to jest jakby ta moda. Więc mi się wydaje, że wiesz, ta moda, macie takie narzędzie w ręku, zmiany ludzi, że cudownie by było, jakby, wiesz, ta moda po prostu dokonywała tych zmian mentalnie w ludziach. To by było cudowne, tak?
że nie wiesz, te pozy, te, wiesz, jak ja widzę te modelki albo ludzi tych instagramerów, niektórzy jak już się tak wyginają na tych ulicach, że ja mówię, Boże kochany, jak to można zrobić taką pozę, nie? To jest wow. Ale z drugiej strony widzisz 155 takich celebrytów, tak, takich na Instagramie i te zdjęcia są kropka w kropkę. Tam nie ma żadnej treści oprócz tego blichtru, który znowu nie jest niczym złym. Nie, nie. Jest, żeby był po coś. Jest fala wyboru. Wiesz, zauważyłam, że urodził się też taki trend, że ja nie obserwuję. Ja nie wchodzę. Na przykład bardzo dużo osób teraz wychodzi z social mediów, wiesz, że czują się zgwałceni, czują się przekierowywani, czują się rzeczywiście... Oszukani, wykorzystani? Tak, czują, obserwuję taki trend, że na przykład 16-latki, 15-latki, bo mam akurat dostęp do takich dzieciaków, one na przykład zamykają Instagram, potem otwierają ten Instagram, sprawdzają, czy ktoś zobaczy, co się wydarzyło z... Czy ja dobrze to powiem? Wybaczcie, kochani. Pata? Mata. Mata. Przepraszam cię, Mata. Naprawdę, wiem, że jesteś sławniejszy już niż McDonald's, ale to jest cudowne, bo on zaczął grać dla tych ludzi nad Wisłą. Rozumiesz? I każdy w sumie... tam było tyle prawdy, tam był manifest w jego głosie. Ja jestem po prostu dyslektykiem, więc jak mnie zapytasz, myślisz, że jest na tyle fajny, że się nie obrazi. Dwa lata mieszkałam na rynku obok rynku w Krakowie i tam są cztery ulice, które są tak strasznie proste do zapamiętania. I nie zapamiętałaś. Nie. Ja też. Do dziś. Ale na przykład obudzisz mnie w nocy, zapytasz się o telefon do mojej mamy. Są takie absurdalne rzeczy, które ja pamiętam, które po prostu nikt mi nie wyjmie z głowy. Wiesz, po prostu to jest wyryte wręcz. I to absolutnie tego nie rozumiem. To jest super. Jak to się dzieje? Tak jest. Tak jest. Też tak nie będziemy o tym dyskutować. Więc jest taka teraz forma autoterapii, że ci ludzie ja teraz jeszcze użyję słowa użytkownicy. Ludzie, którzy są narażeni na używanie ich w pewnym celu, tak, komercyjnym, mówią też już nie, wiesz, nawet na social mediach. I oni mówią, nie wiem, ja po prostu, nawet nie, że odlubiają, aha, rozumiesz, oni nie reagują, wyłączają telefon częściej. Tak jak ty powiedziałeś, że twoja żona cisza odkryła, że niszcząc jakiś tam komunikator, odkryła 3 godziny więcej dla siebie. Ja na przykład odkryłam, że mogę i chcę... Dlatego ludzie pytają, czym my się różnimy. To są inni ludzie. Tak, mogę i chcę powiedzieć, że po 19 do mnie się nie dzwoni. Rozumiesz? I ja też nie zadzwonię do nikogo. Chyba, że coś jest bardzo ważnego, albo zmieniły się totalnie układ. A wiesz, co robią ludzie? Którzy część, i to też wiesz, fajnie, bo nam spływają takie pomysły. Wyobraź sobie, że nasi przyjaciele z Wiskrypta robią tak. Kasują te inne komunikatory, przyjeżdżają do domu, na tym Wiskrypcie mają 20-30 najbliższych przyjaciół, włączają tryb samolotowy w domu, Wi-Fi i tylko te 30 osób jest w stanie się dodzwonić do nich. Wspaniałe. Czujesz, prawda? Taka banieczka, że jesteś tylko dla tych ludzi. Czuję. I że po 19 te 30 osób mają, wiesz, opcję taką, oni też szanują to, ale mogą, jak wiedzą, że no coś takiego się dzieje, że wiesz, że, tak, że jest to wpływa kontakt, na twoje życie, ale nie wykorzystają tego, nie? Czujesz, jak ja po prostu jesteś, tak, ale nie jesteś. I oni sami takie rzeczy wymyślają. Wiesz, to jest jakby super, że... I to jest ta nowa fala przejścia z bycia zarządzanym do bycia w świadomości. Wiesz, o co chodzi? Że tak, nas, tak, tak, z nami zarządzano, tak, tak, nas nauczono zarządzać innymi. Bądź jak inni, tak? Bądź jak inni. W zarządzaniu sobą nie mamy doświadczenia. Nie, nie. Tak, ale to jest prawda, co powiedziałeś. Nikt nas nie nauczył, nikt nam nie pokazał, jak wybaczać, jak nie oceniać, tak? To prawie powinien być w szkole. To kiedyś była chyba etyka. Była. Chyba teraz nie ma. I młodzi ludzie też mieli takie zajęcia, gdzie mogli... Co to jest etyka, nie? Kinderstuba, savoir-vivre. Co to jest etyka? To jest po prostu szanowanie kogoś prywatności. To jest umiejętność rozmowy z drugim człowiekiem w taki sposób, ale wiesz co, ludzie mylą prywatność z tajemnicami. Ja się często spotkam, wiesz, ale ja używam tam czegoś, bo ja nie mam nic do ukrycia. Ale my nie mówimy o tym, że masz coś nie, do ukrycia. Nie, my mówimy o tym, że jak piszę do żony o tym, co dzisiaj będę jadł na kolację z nią, to jest nasz moment.
Tam nie ma nic tajnego, ale to jest nasz moment. Ja go nie będę oddawał nie wiadomo komu, żeby użył to nie wiadomo jak, bo to jest nasz moment. To jest to privacy. Tak. Jak 30 lat temu czytanie cudzych listów po prostu było obrzydliwością. O, w ogóle niedopuszczalne. A były, dzisiaj, wiesz, pamiętasz te wszystkie zalakowane listy. Dobra. Tak. Powiedz dziecku albo powiedz swojemu przyjacielowi, że przeczytałaś jego pamiętnik dla jego dobra. Nie możesz. W ogóle nie masz prawa. A tu się dzieje i ten zły jakby, wiesz, jakby pokazuje to, że ty, przez to, że my tego nie widzimy, to nam się wydaje, że tego nie ma. Tak. Jak ze smogiem, to tak, wiesz, samo jak używanie karty albo bliku powoduje, że nie wiesz, jakby nie nosząc gotówki, przestajemy myśleć, ile wydajemy. No, to prawda jest. Tak samo nie widząc tekstu, właśnie, patrzysz nie widząc wyciągi? Tekstu... Czy patrzysz, czy aż się skończy do odcięcia? Wiesz co, mam bardzo proste życie i w sumie bardzo... Nie patrzę na wyciągi, ponieważ wiem doskonale, jakby umiem gospodarować swoim domem, tak? Nie wiem, jak to powiedzieć, więc pracując wiem, czy mnie na to stać, czy mnie nie stać. Nie mam, że tak powiem, nadwyżki, w związku z tym ja operuję tu i teraz, tym, co mam, ale staram się być świadoma swoich wydatków, bo wiem, że one są w pewnej strefie bezpieczeństwa. Jak jej nie ma, to jakby nie muszę sprawdzać billingu, bo wiem, że tam tego nie ma. Więc nie mam obsesji sprawdzania... Ile jest na roże? Nie mam. Natomiast... lubię wiedzieć, że mam potencjał na dalsze działania. Że możesz. Czy mogę? Że możesz. O, lubię wiedzieć, że mogę. Czyli na przykład jak ktoś mi powie, słuchaj, czy możesz ze mną zrobić projekt taki i taki, to ja to nawet, o, co słuszne, że ja lubię mieć wtedy możliwość... wyboru. Wyboru. Możliwości. Wyboru. Ja akurat słynę z tego, że przez wiele, wiele lat... jak nawet zaczynałam swoje social media, to ja nie uczestniczyłam w żadnym reklamowaniu czegoś. To możecie, to jakby można sobie to sprawdzić, że ja wiedziałam, że tak dużo osób dotykam i z tak dużą ilością ludzi pracuję, że muszę być bezstronna. Że jeżeli będę miała nacisk, to będę właśnie ukierunkowana, wiesz, o co chodzi. I rzeczywiście to było fajne, że mogłam wyspecjalizować swój zawód. Wiem, nie wiem czy dobrze, że jak lekarz na przykład przyjmie receptę, czy tam nie wiem, wsparcie od firmy X, to już jest X-em. To już będzie musiał uczyć się w duchu, tak, X. Tak, ale wiesz, my walczymy, albo inaczej, my pokazujemy ludziom, że jest tak, a to jest kampania. Ja mówię, to nie jest kampania, to jest produkt, to nie jest produkt. No jak nie? No przecież to jest produkt, no to jest bluza, albo to jest komunikator, to jest firma, to nie jest firma. No ale nago nie możesz zakomunikować, prawda? Tak. Ale to jest firma społeczna, czyli to nie jest produkt, chociaż to jest produkt fizycznie. I my się wymykamy takim stereotypom i cała teraz rola jest pokazywania, że to jest społeczna firma, czyli wszystkich. Że to nie jest komercyjny projekt, który po prostu, oczywiście to jest kasa, no bo musimy mieć za co nagrywać, ale to jest wszystkich użytkowników, czyli nowy, ten startup społeczny, social capitalism, kiedyś były spółdzielnie, no czyja jest spółdzielnia? No spółdzielców, czyli tych ludzi, którzy tego używają. Ludzie odbywali Warszawę, tak? Ktoś budował czyjś dom, a potem ten ktoś budował czyjś dom, tak? No to jest spółdzielnia, my jakby wracamy do tego, co kiedyś było, my nie wymyślamy nic innego, po prostu, tylko teraz ta spółdzielnia, wyobraźmy sobie, że może być taka... Bez ograniczeń. I to się ludziom nie mieści, wiesz, troszkę w głowie, ale walczymy o to, żeby się zmieściło, że my wszyscy globalnie, ci dobrzy ludzie, którzy chcą być mogą po mieć tej jedno stronie, miejsce. Tu. Nie? Te same wartości, które są podstawowe. Czyli tak? Jesteś po prostu jesteś tym, co myślisz. Jesteś swoim mózgiem. Tak. I mamy ten mindset i my wiemy, że to nie jest żadna bluza, chociaż to jest bluza. To jest firma, no nie jest firma. I tu jest ten, wiesz, fajny game changer, że to jest nasze, że ty stajesz się współakcjonariuszem tego. Ja? No? Jak to? No ale nikt wcześniej mi tego nie zaproponował. Muszę. Proszę bardzo. Muszę. Proszę bardzo. Muszę, bo jest 13. Na antenie. Zaraz finiszujemy. Na antenie? Odbieram telefon na antenie? Tak chcesz.
Nie wiem, na czym skończyliśmy. Karol tutaj, wiesz, przytnie, wytnie, ale... Poczekaj, bo nie wiem, właśnie to było fajne. Nie ma szans, żebyśmy sobie przypomnieli. My we dwoje nie ma sensu. Więc wiesz, long story make short, nam dokładnie chodzi o to, że ta bluza, w której jesteś, w którym my jesteśmy, to ma być taka twoja przystań w domu, gdzie sobie chodzisz, zakładasz tą bluzę i to jest twój taka, wiesz, taka zbroja, tak? Masz czapeczkę, ciepłą herbatkę i to jest ten moment. Zabezpieczenie to jest mentalne. Taki, tak, tak, dokładnie. I że jesteś tak się chcemy rozpoznawać, a nie, że jakąś tam bluzę, nie? To jest mega ważne, że to jest ta, a nie inna, tak? To jest właśnie ta bluza, która cię chroni, która cię broni, ale też, która daje ci to bezpieczeństwo nie technologiczne, tylko właśnie to ideologiczne, mentalne. I teraz twoim zdaniem, jak sobie nie mów nazwiska oczywiście, bo wiadomo, ale taki eksperyment społeczny, jakbyśmy zrobili. Pomyślałabyś, kto z twoich tych osób, które znasz, znanych, jest najbardziej prawdziwy w tym przytulaniu i kto mógłby rozpocząć ten, wiesz, ten kamyczek i rzucić i zrobić taki dyżur i byśmy to zrobili? Jestem mega ciekaw, co by się stało, nie? Że gdybyśmy mieli taką akcję przytulania? Tak, czy ale że konkretna osoba... Nie, właśnie nie. No bez właśnie, nazwiska. To bez sensu. Nie. No? Masz sobie w głowie, wymyśl sobie, wyobraźmy sobie, tak? Wyobraź sobie taką osobę, tak? Wyobrażam sobie. Panią X, pana Y. Wyobrażam sobie, i ona mówi zobaczyłam. No, i ona mówi do tych swoich fanów, słuchajcie, jest akcja, Uscript Love, dokładnie, tak? Idą święta, no więc jakby ciężko, lepszy w ogóle okres. Podajmy sobie po prostu, wiesz, tą miłość na święta, ale taką prawdziwą, nie prezenty, tylko tą miłość. Wiesz, ja walczę z tym, no co kupić komuś na święta, jak wszystko ma, tak? No przytul go, powiedz mu coś, to może być prezent, no to nie musi być, wiesz, pyta, co ci klocki kupić, Lego. Ja no. Ostatnio się kogoś zapytam, co ci kupić na przyjęcie, bo jutro idę na przyjęcie imieninowe, on mówi siebie, przyjdź. Prawda? To było piękne. No, a tym, no ale jak tak z pustą ręką, no bez właśnie, prezentu, no, nie wypada. No, i dostajesz mnóstwo rzeczy niepotrzebnych, tak, no i śmieci. Bo nie wypada, tak? Więc wiesz, wyobraź sobie tą osobę i ta osoba do tych swoich fanów, a w przyszłości może za chwilę przyjaciół, robi te dyżury i zaczyna ich przytulać. I pokazuje to. I to jest ten przykład. I pytanie, czy inni zaczną też tak robić, czy nie. Ale ty wtedy wiesz, że ten idol myśli o tobie. I ty sobie wyobrażasz taki performance, że siedzi ktoś na... Gdzieś, wymyślimy, tak? W galerii jakiejś, gdzieś w jakiejś przestrzeni, po prostu przytula, ma dyżur przytulania swoich followersów, którzy zamieniają się w przyjaciół. W głowie się nie mieści, nie? To jest piękne w sumie. No co można innego dać fajniejszego na święta? No, na tym rynku. Mikołaj przytula. No to ty możesz być Mikołajem. No właśnie, no. Zobacz. Ale no, taki próbowałam, wiesz, sobie zwizualizować, co jest rzeczywiście kwintesencją świąt. To jest po prostu bezpieczeństwo, święty Mikołaj, którego nikt nie wierzy, bo jesteśmy rodzina, dorośli. To porozumienie. Ale zobacz, Jola, my to walczymy jest o porozumienie. Człowiek, to jest człowiek, który cię przytula, czyli daje ci po prostu poczucie, że wie, że jesteś. Porozumienie. I to jeszcze paradoksalnie kogoś, kogo średnio lubisz, albo się pokłóciłaś, tak? Albo coś, wiesz, takie po prostu, że ty wyciągasz tą pierwszą rękę, tak? Bo ktoś musi być pierwszy, nie zawsze jest tak, kto przeprosi, nie pierwszy, nie? Więc wiesz, ja jestem w stanie też, to sobie zadałem pytanie, kogo ja najbardziej nie lubię albo lubię, wiesz, ja jestem sam w stanie pierwszy powiedzieć wszystkich, wiesz, wszyscy, którzy nam zrobili krzywdę, mówię, słuchajcie, wybaczam wam, nie mam naprawdę, czysta kartka, w ogóle no hard feelings, naprawdę, nie? I teraz jak zaczęliby znani ludzie to robić na święta, a nie, wiesz, jakieś takie gadżetomania i, wiesz, jakieś takie, wiesz, rzeczy, ale siebie dać, żeby ten celebryta, ta znana osoba dał siebie tym. A skąd wiesz? Z drugą stronę, czy ludzie chcą przytulać celebrytów? Nie wiem. Właśnie tego się chcę też dowiedzieć ja. Ale wiesz, proszę, o co chodzi? Ale jak nie spróbujemy, się nie dowiemy. I to jest też piękny eksperyment. Zobacz, zamiast dywagować, dajmy im szansę. Tak. Ale że to jest cudowne. Ale zobacz, wyobraź sobie. Nieznajomy jest... followers celebrytki XYZ ma zdjęcie, jak się przytula z tą celebrytką. Super. I nagle jest przyjacielem. I on mówi, zobacz, to jest moja przyjaciółka. Tak? Nie taka, że dzwonisz do niej, ale rozumiem, to dla tych ludzi to znaczy więcej niż. I teraz pokaż, o widzisz, to ten celebryta to się przyjaźni ze swoimi followersami, przyjaciółmi, a tamten nie, tylko ich po prostu, wiesz, używa, tak? Wielbcie mnie. Zobacz, jaki gęcień. Jestem nieosiągalna, tak, musisz mnie podziwiać. Szyba, tak, szyba, tak, ja tu wiesz. Czarne okulary, flash. Ale był taki film Oliviera Stone'a, Paparazzi. Chyba tak. Czujesz, jaki to byłby roz... A z drugiej strony zobacz, jak to jest niewiele. No siebie dać najciężej, nie?
No jest to ciekawy eksperyment. Próbuję sobie to nawet socjologicznie wytłumaczyć, wiesz? Nie da się, trzeba po prostu spróbować. Mm-hmm. Nie brać tego na rozum. Nie, ja, wiesz, ja akurat myślę sercem i to jest wspaniałe, bo no, po prostu uważam, że to jest jedyna droga komunikacji, dlatego że najwięcej dostaniesz odpowiedzi. Albo taki challenge zróbmy. Kto ze znanych osób, z tych wszystkich ludzi, których znasz, tak, będzie ciebie przytulał? Skoro ty tyle czasu przytulasz innych. To tak. Zróbmy taki challenge. Dobra, słuchajcie, a teraz kto mnie przytuli? Mhm. Kto mnie przytuli? Wiesz, no bo ty cały czas, tak? Ty. No to teraz halo. Więc zobacz, mamy dwie rzeczy, nie? To wiesz, i zrobienie czegoś takiego to byłoby super. I to będzie inne, wiesz, to będzie tak. Po prostu to jest inne, tak? Bo teraz taka poza, takie zdjęcie, siakie, to już wiesz, tego, na przykład ja uważam, że ludzie nie są w stanie już tego po prostu wchłaniać, nie? Pozowania. Nie, to prawda. I nagle bez pozowania? Jak? No sesja bez pozowania? No wiesz, chociaż jest, z pozingiem, no bo... Wiesz, bo to jest rzeczywiście też jedna z elementów choreografii sesji, a propos pozowania, bo to też trzeba wytłumaczyć ludziom, którzy interesują się w ogóle tą przestrzenią, że na świecie na przykład jest tak zwany choreograf ruchu, który najczęściej człowiek nie pracuje z ciałem. Normalnie wstajesz rano, myjesz zęby, rzadko... Rzadko myjesz, albo myjesz. Rzadko pracujesz z ciałem rano od samego początku. Że siłą rzeczy pijesz kawę, która daje ci kopa i wchodzisz w rytm dnia, nie poświęcając swojemu ciału żadnej plastyki. Tak? O tym mówię. Tak? Czyli nie rozciągasz się, nie rozciągasz, nie uprawiasz. To są oczywiście piękne dyskusje na temat tego, że... A kiedyś tak było, robiło się gimnastykę poranną. Tak. I ja kiedyś poznałam Jolantę Kwaśniewską, która poświęca sobie 10 minut dziennie na tak zwane wstałam z łóżka i daje ciału, daje ciału wystartować. I to, ja pamiętam, że wydawało mi się to, ale o co chodzi? Ale zobacz, my już nawet sami na siebie nie mamy tego tak, 10 minut. Tak. To jest, no i wiesz. Teraz fajne jest to, że to, co odpowiedziałaś, pozowanie urodziło się z faktu, że po prostu ludzie na planach zdjęciowych są przerażeni. Bo są też filmowani, są w strefie obcych ludzi, którzy ich widzą z zewnątrz. Znaczy, oni są używani jako czyjaś wyobraźnia, tak? Tak? Ktoś sobie wyobraża dokładnie i teraz ustaw się tak, i teraz zrób tak. Bardzo często ja na planach zdjęciowych, po prostu robiąc siebie głupola, byłam tak zwanym choreografem ruchu, czyli pokazywałam, rozbrajałam tych ludzi tym, że ja nie będąc doskonałą, robiłam jakąś pozę, którą wiedziałam po studiowaniu fotografii, po tym jak spędziłam czas w kinie, że obraz zapamiętany przez aparat jest czymś innym niż zdjęcia filmowe, bo film się rządzi innymi prawami, a zdjęcie się rządzi jeszcze innymi prawami. I teraz chodzi o to, żeby kogoś nie robić głupka. Mhm. To, co ty powiedziałeś, że modelki są przepozowane, tak? Bo w pozowaniu nie ma nic złego, tylko w przepozowywaniu. Tak? My mówimy o tym, żeby świat nie był przepozowany, ale umiejętność tego flirtu z kamerą, no jest ogromną wiedzą. Flirt z pozowaniem. Tak, to jest flirt. To jest flirt z kamerą. Czyli ja myślę, że taki flirt z miłością, tą taką społeczną, jest pięknym eksperymentem społecznym, który warto przeprowadzić. Żeby taka po prostu... ściana serduszek, wyobraź sobie w komentarzach. Tak, ściany serduszek. Tak. Nie masz komentarzy pod tym lubię cię, kocham cię, tylko masz po prostu jakby... Możesz powiedzieć jestem. Czyli serce to jest jestem. Serce, czyli jestem obecna, jestem, widzę. To jest szansa, że tą modą może się stać po prostu to, że znani ludzie zaczną myśleć o tym, że ci followersi to nie tylko followersi, tylko mogą stać się przyjaciółmi? To jest ta społeczność, nie? Ja myślę, że bardziej jest to zauważenie, że to jest drugi człowiek, wiesz? Bo to jest prostsze. Ja bym tak to sobie mentalnie nazwała, że to jest drugi człowiek. To jest proces dojścia do tych przyjaciół, nie? Ale to jest człowiek, który jest jednak w procesie poznawania ciebie, tak? I ty jego. Że rzeczywiście... A dlaczego nie właśnie, nie? No, ale to w ogóle sam fakt, że widzisz tego człowieka jako nie użytkownika, tylko osobę, z którą się zaprzyjaźniasz. Tak, ale ona się podpisuje Jola Kowalska, a nie LL084, nie? Chodzi, zobacz, nie? Że przestajesz używać techników, tak? Tak, tak, że ktoś się z imienia i z nazwiska podpisuje, a nie, że po prostu tam jest, wiesz, L452, nie?
Więc jak piszą nam do mnie, niektórzy ludzie mówią, a ty tam taki, nie taki. Ja mówię, przepraszam bardzo, a kim pan jest? Proszę się przedstawić. Dzień dobry. No. Tak, bardziej boli, znaczy w sensie więcej powiesz, używając swojej tożsamości, a jak kogoś po prostu tylko obrazisz, to tak naprawdę zostawisz komuś troskę i ból, ale nie nauczysz nikogo, nie wyrazisz swojej opinii. No i to jest ta właśnie wada hejtowania, tak, że ty tak, ależ w jednym słowie, co za dziwka, tak, co za, wiesz, w dwóch słowach ci alkoholiczka. Ludzie... Wiesz, no jakby po prostu w jednym słowie tak. Można podsumować, wiesz. Gruba baba. My się śmiejemy, tak. Że jakby Kolumb odkrył Amerykę, to w dzisiejszych czasach by dostał lajka, nie? No po prostu wiesz, no to to jest przerażające. Jak można czyjeś życie, całą osobowość, humanizm. Z jednym zdaniem, tak? Zdaniem, słowem. Zdanie, wiesz, a jeszcze podwójnie złożone, wiesz, zobacz, my tu gadamy. Ja ci zadaję pytanie, a ty wiesz, lecisz przez 15 minut, ktoś mówi tak, ale oni ględzą. Wiesz, inteligentnie zrozumieją, a ci mniej pewnie, wiesz, dla nich jakby no za długo, tak? I ktoś mówi, o, dzisiaj tylko 30 sekund. Ja wie, nie, u nas ale będzie... jak zrobisz pół godziny, to będzie, o, dlaczego aż pół godziny, rozumiesz? A my zrobiliśmy to... chyba z 2,5. Myślę, że tak. Ale wiesz, co jest tak, że nie ale wiesz, co jest paradoksalne, że nas oglądają ludzie i włączają sobie to zamiast filmu wieczorem do wina. Fajnie. Ludzie to oglądają do wina wieczorem. Fajnie. Zamiast jakichś filmów to sobie, wiesz, włączają, zapraszają znajomych, dostałem taki feedback i oglądają to po prostu zamiast filmu wieczorami. Rozmowę. Tak. Rozmowa jest obrazem. Tak. I masz jakieś, wiesz, jakieś przemyślenie, nie? Jakaś taka, wiesz, że to nie jest komercyjne, no bo my nie robimy tego, dlaczego my to, po co my to robimy. No my robimy po to, żeby zostawić coś takiego, wiesz. Nie lubię po to, żeby, wiesz, tych blu teraz cztery kontenery ogolić, nie? A jak ogoliśmy dwa, to jest dramat, nie? W ogóle nie o to chodzi. Ludziom się to po prostu nie mieści w głowie, nie? Ale coraz bardziej zaczyna się... Okej. I zobacz, nawet z tym matą, którego poruszyłaś, zrobił kampanię z McDonald's. O, jak on mógł zrobić, wiesz? Jezus, a dlaczego miał nie zrobić? Prawda? No, dlaczego miał nie zrobić? Dlaczego tak łatwo ludzie oceniają po prostu, bo on zrobił kampanię? No zrobił, no i co z tego, że zrobił, tak? No skupmy się dalej na tym, za co go lubimy, za muzykę, za słowa, za teksty, tak? A w ogóle wiesz co, to jest niesamowite, bo ja nie wpadłam na pomysł, że to jest kampania McDonalda, wiesz, że jakby on jest dla mnie tak... Wiem co to, teraz już dotarło do mnie, że to jest dzieło komercyjne, tak? Ale dla mnie on jest takim właśnie... takim przekaźnikiem, dla tego pokolenia, do którego śpiewa, jak no właśnie jak to, że ktoś jedzie w trasę i wie, że zje w McDonaldzie, wiesz o co chodzi, że dobrze jest, jak to kiedyś powiedział mój kolega dietetyk, raz na jakiś czas zgrzeszyć z McDonaldem, wiedząc, że w trasie możesz się zatruć starym pierogiem na stacji benzynowej. Tu przynajmniej wiesz, że po prostu wszystko jest z tej samej jakości, tak? Że no na pewno się nie zatrujesz. Tak, ale wiesz, to takie właśnie stereotypy, że tak, wiesz, lubię go albo go nie lubię, tak? I nagle, wiesz, ludzie mówią, a, bo on. Ale co jest jakby w ogóle, co, no i... Co w tym złego, że zrobił jakąś kampanię, no zrobił komuś krzywdę, nie. O, no właśnie, to też bardzo fajna rzecz, którą ja lubię w życiu, że jeżeli jesteś dorosły i masz wybór, a nie krzywdzisz drugiej osoby, to po prostu żyj po swojemu. Ja mam taką zasadę, że po prostu nawet jeżeli patrzę na... Ja nie wybaczam krzywdy, wiesz, w sensie innemu człowiekowi. To jest dla mnie chyba najtrudniejsza po prostu, jeżeli ktoś z premedytacją, bo można zrobić krzywdę nie wiedząc, że to robisz. Ale jeżeli robisz krzywdę z premedytacją i masz w tym intencję krzywdy. No wiem, wiem. To już jest niewybaczalne, wiesz, i ja mogę zrozumieć czynniki, które na to wpłynęły, ale nie dam temu przyzwolenia. Wiesz o co chodzi, że wiesz, trzeba wybaczać, jeśli ktoś ma chęć zmiany, prawda? Tak. Wtedy no, można, wiesz, ale jak ktoś chce, nie? Tego wybaczenia, a nie tak, żeby wybaczyć. A co zrobisz dzisiaj na swoich social mediach? Jakąś taką akcję pod tytułem słuchajcie, moi niefollowersi. Daj przykład. Dzisiaj? Wiesz co, od rana myślę o tym, jakby, wiesz co, od rana myślę o tym, że chcę po prostu... Chciałabym was bliżej poznać. Tak, ale wiesz co, ja... Wow! Zobacz, ty mówisz do nich. Zobacz, opcja jest taka, na tym Instagramie wszędzie ci ludzie nie mówią do tych ludzi, których obserwują, tylko oni robią coś, ci znani ludzie,
ale nie było takiego momentu, kiedy oni biorą głowę, ci znani ludzie, i mówią do tych ludzi, którzy ich obserwują. Czyli ci ludzie pod spodem, ci followersi, komentują coś z dnia tego celebryty, ale ten celebryta strasznie rzadko, nie że nigdy, rzadko mówi do tych swoich followersów. On rzadko rozmawia z nimi. Chce posłuchać, lekko się zatrzyma, poświęci im czas. Zobacz, ja słyszę często, ale wiesz, to ja musiałbym godzinę na to poświęcić. Jezus, no czy jest długo godzinę poświęcić swoim fanom? Zobacz, taki jest myk, że tak się porobiło, że my biegniemy takim tempem, takim, wiesz, że zapomnieliśmy o tym widzu. To jest amazing, nie? Ja powiem tak, bardzo lubię ludzi, którzy ze mną są na moim Instagramie, bardzo, bardzo. I mogę to powiedzieć 1000 razy. A powiedziałaś im kiedyś o tym? Tak. Na Instagramie? Tak. A, tak. To super. Ja mówię. Super. Ja mówię, że... Dlatego pewnie z tobą tak są, czy? Może tak. Ja lubię mówić, wiem, tak, rozmawiamy. Znaczy w sensie, wiesz co, bo jeżeli mówisz o to, czy odpisuję ludziom na komentarze, staram się. Oczywiście, ale no, to chyba nie jest możliwości. Profil, który powoduje, że, bo ja nie piszę wielkich elaboratów, tak, jakby, ale zdarzały mi się posty, które mówią o tym, na jakim etapie ja jestem przejścia mentalnego. Tak jak ci mówiłam, był ten moment, kiedy ja po prostu rozmawiałam z nimi o tym, no nie wiem, powiedzmy, jak było totalne zamknięcie, odseparowanie pandemiczne, a ja mogłam żyć w lesie, kiedy ludzie mieli problem z tym, żeby wyjść na zewnątrz na spacer i mieli tylko pozwolenie, żeby wyjść z psem, to chodziłam na bardzo, bardzo długie spacery, nie mówiąc ludziom, że o Jezu, patrzcie, ja mogę, tylko pokazywałam im, jak szumią drzewa, jak słucham muzyki Tiny Tener, mantry hinduskie, jak odprężałam ich razem, jak leżeliśmy razem na trawie, patrzyliśmy w niebo i mówiłam, że mogą być ze mną w trakcie tego procesu, tak? To nie było, o Jezu, zobaczcie, jestem tutaj. Rozmawiałam też o tym, że na przykład, nie wiem, wstydzę się tego, w jaki sposób moje ciało się zmienia. Ale nie, że wstydzę się, bo nie mam pozwolenia na to, tylko że ono jest coraz, jest inne, tak? I że na przykład wrzucam takiego posta, jak oni się czują z tym, że ich ciało się zmienia, tak? No bo nie każdy z nas jest trenerem personalnym i nie każdy z nas poświęca czas nawet na te 10 minut, tak jak Jola Kwaśniewska, żeby nawet zrobić stretching, tak? Bo zaśpisz, masz słaby dzień, poranek jest nie taki albo coś się dzieje. Więc rzeczywiście nie jesteśmy idealni, tak? Mam taki moment, że chce mi się teraz takiej relacji z ludźmi, żeby po prostu sobie... Że my się też nauczyliśmy krytykować siebie. A nie chwalić. Przez wiele, wiele lat. A powiedz coś, dlaczego Jola Czaja jest zajebista? Bo nigdy się nie poddałam. Bo wierzyłam swojemu sercu. Dlatego, że nawet jak ktoś mi powie, że jestem pijaczką, jestem gruba, zaniedbana, miałam taki hejt, że jestem trolem, który powinien się od innych troli, że troll się może ode mnie uczyć, jak zadbać o siebie. Cokolwiek to oznacza, bo to są pustostany, to są puste słowa, które po prostu są napisane. Przeczytałam to i pomyślałam sobie, ale boli, że... Ale boli. Takie, nie wyobrażam sobie, że ktoś może do drugiej osoby, to boli, że ktoś może nie drugiej osobie jej, nie? Pisać słowa, które są aż tak krzywdzące, w tym nawet w tym, wiesz, tym słowie, w tym napisanym słowie, że można takie w ogóle zdanie wymyśleć, o chyba to. To myślę sobie, że to jest fajne, że odkryłam dzięki temu, że odkąd pamiętam, ja się krytykuję. Że na przykład mam ogromne pozwolenie na to, żeby komplementować innych ludzi, przytulać innych ludzi. Mam tak bardzo dużo prawdziwej miłości do drugiego człowieka, bo mnie tego nauczono, mam to szczęście, że w domu mnie nauczono kochać drugiego człowieka i powiedziano mi, że to jest jedna z piękniejszych form relacji z drugim człowiekiem, być w akceptacji do niego. Ale nie nauczono mnie być w akceptacji całkowicie dojść do siebie. Rzeczywiście ja zostałam wychowana w domu, w którym mi mówiono, że muszę się cały czas starać. No tak jest, że stara się, stara. Oczywiście, i rzeczywiście tak. krytyka siebie była dla mnie jednym z poważniejszych paliw, takich w ogóle odrzutowych.
że no na pewno dzisiaj za mało zrobiłam, dzisiaj tego nie dokończyłam, to było za mało, to było za słabe, tutaj powinnam wiedzieć więcej. I ten proces rozliczania się z tego, że tak mało zrobiłam, mnie w tym momencie zmęczył. I to jest fajne, że w tym momencie chciałabym zacząć proces rozmowy o tym, że masz prawo nawet wrócić. Lekko zwolnić. Tak, bo to też... Nie zatrzymać się, ale lekko zwolnić. Ale przestać siebie tak mocno, bo zobacz... Biczować. Nigdy bym nie poczuła chyba tego tak mocno, że ktoś mnie ocenia, gdybym sama się tak mocno nie krytykowała. Chyba to była moja... Tak, tak, bo oni uderzają w coś takiego, że wiesz, my marzyciele jesteśmy też tak delikatni, że jak oni tak lekko tą ryskę zrobią, to ty przez to szkło powiększające widzisz, kurczę, to jeszcze za mało zrobiłam, to jeszcze bardziej. Ja odkryłam, że być może ja po prostu rzeczywiście czegoś nie zauważyłam, że tak może ja tak biegnę szybko, że nie zauważyłam. I'm not perfect. Tak, tak, mam prawo być nieperfekcyjna. Mam prawo być... Mam prawo być człowiekiem, bo człowiek nie jest idealny, ale gdybym... Ale się stara, prawda? Ale staranie się powinno być doceniane, tak, ale to, co ja a nie robię, efekt końcowy. Pokazuje, że ja nie siedzę na kanapie, nie jem pizzy, bo osoba, która... A Boże, dlaczego mam nie zjeść tej pizzy raz w tygodniu? Chodzi o to, że to, co ja robię, nie jest niechlujne. Nie chodzi, wiesz, mi chodzi o to, żeby ludzie po prostu doceniali sam proces starania się, a nie finalny efekt, tak? Znaczy, w sensie, bo można nie być idealnym. Nie możesz też być cały czas w procesie starania, bo to jest jak wieczny student, który non-stop powtarza pierwszy rok. Nie, że jakby zrobiłaś sesję. Tak. I każdą pewnie byś poprawiła, prawda? Tak. No, myślę, że każdą byś poprawiła, każdy artysta tak może. Ale bym zwariowała. Zwariowałabym. Ale to nie znaczy, że źle zrobiłaś tą poprzednią, tak? To znaczy, że ona już była, ten proces mam zakończony i teraz mogę... Idziesz dalej. Ale wyciągam wnioski. Wyciągam wnioski, tak? Są momenty, że jestem idealna, są momenty, że jestem 10 lat młodsza, ale tamta Jola nie zrobiłaby tego, co zrobił ta Jola. I taki chcę mieć teraz projekt. Projekt miłości do tych różnych etapów, które stworzyły ciebie tu i teraz. Chcę i tworzą po prostu, cały czas. I cały czas tworzą. I do przodu. Tak. To jest to, ten projekt. To co możesz powiedzieć, że jesteś uskryptczanką? Tak. Tak. Bo nie byłoby teraz tej osoby, gdyby nie te miliony... Każdego dnia jesteś inny. I każdego dnia już możesz być następnym innym, jeżeli dzisiaj postanowisz, jaki chcesz być. Naprawdę nie wiesz... Nie, jak to było w tej piosence? Naprawdę... Jaka jesteś, nie wie nikt. Nie, tak. Nawet ty sam. No tak, nie wiesz. Budząc się rano, możesz wpaść na genialną rzecz, której nie wpadłabyś wczoraj. Tak, a wiesz, tak samo jest w skrypcie, że się tak zmienia, bo my się, ludzie zmieniamy, bo czasy się zmieniają. Musisz się zmieniać, tylko, jak to mówią, tylko krowa nie zmienia swojego poglądu. Rozumiesz? I nie obrażając, bo miałam najpiękniejszą przyjaciółkę, miałam swoją krowę w dzieciństwie, której się zwierzałam z wszystkiego, co po prostu było mi złe. I wiem, że i tak słuchała. Jest. Ona, była najcudowniejszym po prostu słuchaczem, stała w miejscu, przeżywała swoją trawę i ta obojętna mina na wszystko łagodziła każdy ból, naprawdę. Teraz już wiem, że takie ma oczy, ale wtedy jako dziecko byłam przekonana, że jestem wysłuchana. Wiesz, o co chodzi? Tak, ale dlatego ludzie chodzą do psychoanalityka paradoksalnie po to, żeby się wygadać, tak? Bo nikt ich nie słucha. Być wysłuchanym. Niby słyszysz, ale się nie słuchasz. Nie. Wiesz, ci politycy przychodzą z jakimś zdaniem i z nim wychodzą. Czyli tam nie ma rozmowy, chociaż rozmawiają. To jest przedstawienie swoich poglądów. Ten pan, bo gdyby się ta pani słyszeli, przyszła w tym płaszczu i w nim bo gdyby się słyszeli, to już byśmy mieli dawno cudowne zmiany na świecie. Ale wiesz, tak? Oni nie mogą zmienić poglądu. Oni nie mogą na centymetr przyznać komuś racji, bo to nie wypada. Oni są w takich szynach, zakładnikami tego gorsetu intelektualnego, że im jakby oni nie mogą. To są chyba największe kajdany. Ale my możemy. Dlatego my nie będziemy mówić, kto ma rację, tylko po prostu robimy coś innego, nowego, swojego. My mamy projekt miłości. I my mamy projekt dokładnie miłość, drugi człowiek, żeby się po prostu wysłuchać. Dlatego wiesz, jak mówię, czym jest YouScript? No YouScript to jest nowy rodzaj porozumiewania się. Mhm. Nie komunikacji. Porozumiewania. Nie jest technologia. A to wspaniałe. Porozumiewania się, tak? Słuchania się. Nie zgadzania się, ale ładnie, różnie, tak? Nie oczerniania się, nie gadania o sobie źle. Po prostu... postarać się na sekundę tej empatii użyć, której mamy moim zdaniem coraz mniej i postarać się pomyśleć, dlaczego jakby postawić się w tej drugiej skórze, nie? A nie, że wiesz,
ja, no. Czyli masz... Kochajcie się. Kończymy? Czy kochajcie się, bo to jeszcze raz, bo to jest piękne, co, bo ty rozumiesz słowo miłość. Róbcie małe rzeczy na co dzień, mówcie swoim bliskim, sobie, że ich lubicie, że ich szanujecie, że podnieście papierek, nie oceniajcie, nie krzyczcie. Zrozumcie siebie. Zrozumcie siebie, o. Ja myślę, że ten proces poznawania siebie jest, życzę wam, żeby był najpiękniejszą przygodą, jaka was spotka, bo jest to najpiękniejsza też droga do rozwoju. Bo dlatego, że zmieniając to, naprawdę jest prawda. Ja naprawdę widziałam tyle zmian i tyle rzeczy. Zmieniając siebie, zmieniasz rzeczywistość. No tak jest, tylko wiesz, ludziom się w głowie nie myśli, przecież ja, nikt, kim ja jestem. No właśnie, tylko wtedy zrozumiesz, że to ma znaczenie. Tak, taki to eksperyment. Myślę, że każdy, kto przez tydzień byłby po prostu miły dla wszystkich dookoła i się uśmiechał i był cudowny, jest myślę, takie, żeby zauważył. Jest takie, nie? Zadanie, które nie pozwala ci źle powiedzieć złej myśli o sobie przez jeden dzień. Zróbcie sobie taki eksperyment. Zobaczycie, że to jest po prostu najtrudniejsza rzecz. Nie powiedzieć nawet nie o innych, o sobie złej myśli. To jest tak eksperyment trudny. Spróbujcie od jednego dnia i zobaczcie, czy wam się uda chociaż 7 dni. Bo podobno dochodzą ludzie do 3 miesięcy i wtedy ci się zmienia DNA mózgu. Ja udało mi się 3 na przykład... miesiące DNA może się zmienić. DNA mózgu. Jeżeli przestajesz myśleć negatywnie o sobie, to wtedy nie wpadniesz na pomysł w ogóle, żeby myśleć negatywnie o kimś innym. Dlatego, że twój mózg totalnie zmienia strukturę na tak zwaną pozytywną melodię. No to jeśli namówiłabyś siebie i będziemy namawiać kolejnych, tak? Może razem tych wszystkich znanych, żeby puszczali tą dobrą myśl w dół do tych swoich followersów jeszcze, a potem może znajomych, a potem przyjaciół. No to to jest ciekawe, nie? Jakby to się zaczęło w Polsce i ci polscy celebryci mogliby to zrobić i zaczęli, chcieliby poznawać tych ludzi, których obserwują i dawać to świadectwo, tak? Jak żyć, jak być, jak się nie poddawać i jak się challenge'ować pozytywnie. I wyobraź sobie, że za 3 miesiące pod tymi osobami byłby tylko love i pozytywne wzmocnienia. Mhm. Ale by było, co? No wiesz, to robi tak chyba... I wyrzucać po prostu z tych dyskusji, blokować tych wszystkich po prostu niefajnych. Mhm. I nie bać się, nie wstydzić się tego. I to nie jest wolność dyskusji, po prostu wyrzucamy z pokoju kogoś, kto przychodzi i obraża wszystkich na przyjęciu. Negatywnego narratora. Tak, przyszedł ktoś do domu i jak ci po prostu krzyczy. Jak śmierdzą mu skarpetki, to powiedz, że śmierdzą. No mentalnie. Właśnie, trzeba go wyrzucić. Mentalnie. Dokładnie, mentalnie. Trzeba go wyrzucić. Mówimy z pokoju. O mentalnych, moi drodzy. Trzeba go wyrzucić z pokoju i nie bać się tego. Tak. Po prostu. Powiedzieć, to nie jest to dobre miejsce, żeby. Tak, mówić proszę złe gdzieś rzeczy. Indziej iść. Proszę śmierdzić gdzieś indziej. No. Proszę iść gdzieś indziej, tak? Fajne. I może wtedy się zastanowi nad tym, że wiesz, może nie wypada u kogoś na. Ale ten przyjęciu. Eksperyment z tym naprawdę, żeby. Przytulać? Przytulać i żeby myśleć o sobie pozytywnie, naprawdę. Chociaż jeden dzień, taki pierwszy eksperyment. Jeden dzień myśl o sobie pozytywnie. Zobaczcie, czy to jest w ogóle łatwe dla was. I powiedzcie i jak o swoich, się z tym czujecie. I powiedzcie o swoich znajomych. I powiedzcie o swoich znajomych coś miłego. Zamiast im obrabiać dupę. Ja bym poszła dalej. Powiedz sobie coś rano miłego. Bo pracuję z kobietami bardzo długo, mężczyznami rzadziej, z mojego wyboru, dlatego że ja naprawdę kocham kobiety, nie będąc... Kocham strukturę w ogóle, wiesz, tego w jaki świat tworzą kobiety, emocjonalnie, fizycznie i mężczyźni mnie bardzo intrygują, ciekawią i uważam, że są katalizatorem dobrej energii u kobiety i to jest w ogóle super symbioza, cała ta, ale inność mózgów, które mamy. I widzenia świata. I uważam, że to jest jeden z fajniejszych po prostu przygód. To jest przygoda życia, być po prostu kobietą i mężczyzną i generalnie mieć inne na to, inne jakby spojrzenie na świat. Ale co chciałam powiedzieć, że rozmawiając z wieloma kobietami, odkrywam, że wstając rano, człowiek nie mówi sobie, że fajnie, że się obudził.
prawda? Małych nie. rzeczy, nie? Mm. I ja kiedyś miałam taką rozmowę. Nie wszyscy się budzą, ja to nie? bardzo często mówiłam swoim ludziom, z którymi się spotykam. Bądź dla siebie dobra, mów dla siebie, mów o sobie dobrze, stań przed lustrem, zobacz, jaka jesteś taka, dobra i tak dalej. I któregoś dnia złapałam się na tym, że mam jakiś taki słaby czas. I zadzwoniła do mnie koleżanka i mówi: hej, a powiedziałaś sobie dzisiaj, że dobrze, że wstałaś, że się obudziłaś? A ja mówię: od dawna sobie tego nie mówię. Bo wiesz, tak, tak się tak zapędzę. Że tak, nam się wydaje, że wstanie to jest normalne. Tak? O tym, że to robię. I powiem wam szczerze, że zaczęłam to robić. I nie mówię o tym, żeby. Bo myjemy zęby, patrzymy do lustra i mówimy: o Boże, no dobra, tego mi brakuje kremu, nie wiem, podkładu, dobrej rzeczy i tak dalej. Myślimy cały czas fizycznie o sobie, ale nie rozmawiamy ze sobą duchowo. I to jest, to nie chodzi o to, żebyś teraz mówiła sobie, wyznaję mantrę, jeżeli ktoś tego potrzebuje. Ale to że tylko, chodzi o to, żeby to nie, coś naprawdę nie, znaczyło, nie. tak? Masz powiedzieć sobie, znaczy możesz. Albo możesz, dlaczego jesteś bo to super? Jest, bo to jest fajne. Możesz powiedzieć sobie, to jest dobrze, że się dzisiaj obudziłam. I ja zaczęłam od prostej rzeczy. Obudziłam się rano następnego dnia i powiedziałam sobie: wow, to jest dzień, który ja mogę przeżyć, bo mogłabym nie. Mogłabym mnie nie być, mogłabym się nie urodzić, mogłabym być chora, mogłabym nie widzieć, mogłabym nie słyszeć, mogłabym nie doświadczać. A potem zacznij się zastanawiać, czego potrzebujesz, żeby żyć fajniej. I oczywiście myśl o dobrach materialnych, jak dojechać do pracy, jak uzyskać to, co chcesz, jak funkcjonować, jak realizować swoje potrzeby i potrzeby swoich najbliższych. Ale zacznij od tego, że po prostu fajnie, że wstałaś rano i że to jest dobry dzień. Tak sobie myślę. Pięknie. Więc co, kończymy. Więc kochani, jeszcze raz, no YouScript to nie technologia, a to mindset, no. Także mamy kolejną super osobę na pokładzie. Ale robimy ten eksperyment, co? Z tym przytulaniem. Koniecznie. Tego ci nie odpuszczę. Nie, no. Nie, ale ja sobie nie zamierzam odpuścić. Przytulanie zmienia DNA. Tak jak dobre dyżury. Słowo... Tak, dobre słowo o nas. Zresztą jest taki kraj, nie wiem, czy to nie jest Nowa Zelandia, poczytamy sobie o tym więcej, albo wy nam powiedzcie, bo wiem, że jest takie miejsce, gdzie na pewno noworodki się przytula, tak, które są samotne. To jest w ogóle najczęściej, no zobaczcie, to się robi w domach dziecka, tak, że przytulasz dziecko. No, o, wiem, jest tam dziecka, które ja mam przyjemność współpracować. Mhm. I rzeczywiście tam są oddawane dzieci, które są niechciane, czyli zostawione są w szpitalu. I tam przychodzą wolontariusze, którzy po prostu na przykład 2 godziny dziecko przytulają. Czyli noworodek nieprzytulany może zmienić, może popaść w nawet nie depresję, kochani, bo depresję mają dorośli, w tak zwane odrętwienie. Przestaje mieć odruchy funkcjonować. Dlatego na przykład przytulanie noworodków jest ultra ważne. To teraz wyobraź sobie dorosłego człowieka, który boi się przyznać, że potrzebuje miłości, że ma takie miejsce, gdzie bezkarnie może być sobą, czyli może powiedzieć: chce się przytulić. Zrobimy kolejny napis na rękawie: przytul mnie. Tak, tak, pozwalam. Bajole czaja. Pozwalam, przytul mnie, pozwalam. Bajole czaja. No, poproszę, poproszę. No, tak zrobimy. No. To jest piękne, żeby po prostu zmieniać tymi narzędziami, które mamy dookoła i ludźmi, i sobą, tak? Wszystko to są narzędzia do tego, żeby i też coś robić. Nie wiem, nie? Czy zauważyliście, że 70% ludzi widzi nas z tyłu. Ja to na przykład odkryłam jako stylista, że często pokazuję ludziom nie ich z przodu zdjęcia, tylko pokazuję im z tyłu. Na przykład jak kupujemy różne rzeczy, to zapominamy, jak że... Jak wyglądamy z tyłu? Tak. Że zanim dojdzie do tak zwanego poznania ciebie od frontu, musi nastąpić wiele poznanie elementów. Poznanie od tyłu? Tak, zaraz ci powiem, o co chodzi. Psychologicznie, zanim ktoś ci poda rękę, spojrzy ci w oczy i nastąpi tak zwana więź, czyli cześć, mam na imię Jola Czaja, cześć, mam na imię Sławek Nowak, Janek Dąbrowski, musi nastąpić zbieg okoliczności, które doprowadzą do tego, że ktoś cię przedstawi, ktoś cię zaczepi, albo ty wzbudzisz pewne emocje, które spowodują, że ktoś do ciebie podchodzi i mówi: cześć, jak się nazywasz, super wyglądasz, albo chciałbym cię poznać. Jak mało takich rzeczy wynika samo z siebie. No nie, bo się wstydzimy.
nawet jest to niemożliwe społecznie podobno, wiesz, że są takie badania wyliczone, że po prostu możemy poznać tyle, ale nie więcej ludzi, tak, że po prostu, że nasz mózg też nie wytrzyma takiej ilości ludzi, których musimy mamy poznać, więc zobaczcie, jeżeli na przykład na twoim t-shircie albo na twojej bluzie jest napisane przytul mnie, masz, poznaj mnie, albo chcesz mnie poznać, przywitaj się ze mną, mam na imię Jola. Super. Już jest super komunikacja. Rozumiesz? Mówisz, dajesz sygnał, że jesteś otwarty na to, że... Przyzwolenie. Że dajesz pozwolenie. Ile mądrych rzeczy? Co? Ile dzisiaj mądrych rzeczy się można dowiedzieć? Ile ja się dzisiaj dowiedziałam? Człowiek tak gromadzi, wiecie. A teraz wiecie, to wszystko tylko trzeba zrobić. Zrobimy. No i to jest właśnie, wiesz, i to jest super robota, no i ktoś mówi, ale wiesz, no wiesz, to jest kurde piękne, nie, tak? Trzeba zrobić. Wiesz, no. No. I to będą pamiętać. Dać pozwolenie na... będą pamiętać. Mhm. Dać pozwolenie sobie na dobrą myśl dla siebie i na to, żeby inni od nas myśleli, bo rezonujesz. Po prostu rezonujesz tym, co dla siebie robisz na wstępie. Dlatego to robimy. Jelu, bardzo dziękuję bardzo za dzisiejszy czas, za dzisiejszy wiesz, moment i tak dalej. Nie żegnamy się, bo lepiej się witać. Lepiej i po się prostu witać. Lecimy dalej. Mhm. Klaps.